Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Na samym początku ogromne podziękowania za wszystkie listy, wszystkie życzenia urodzinowe, które od Was otrzymałam, a także niezwykłe niespodzianki i prezenty. To dla mnie po prostu tak piękny moment, w którym brakuje słów, aby wyrazić moją wdzięczność i moje podziękowanie. Najdrożsi, sprawy aktualne to podsumowanie ostatnich rytuałów dla Matki Ziemi, czyli 21 i 22, są już gotowe i możecie przeczytać je na moim blogu. Dzisiaj zajmiemy się bardzo wyjątkowym stworzeniem. Stworzeniem, które przez wieki było źle zrozumiane, było w pewien sposób przedstawiane negatywnie w różnych opowieściach czy przysłowiach, a będzie nim lis. Z pewnością pamiętacie słowa z Małego Księcia, w którym mały książę spotyka lisa i na pożegnanie lis zdradza mu swój sekret, swoją tajemnicę. I brzmi to dosłownie tak. A oto mój sekret jest bardzo prosty. Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. To przesłanie zawarte w tej bardzo, bardzo mądrej książce pokazuje nam całą strukturę, symbolikę lisa, który jest w bardzo, bardzo wielu kulturach, tych starych kulturach, wręcz zwierzęciem świętym. Jest czczony za to, że potrafi zmieniać swój wygląd, potrafi się maskować, a także być niewidzialnym. Jest bardzo wiele legend, które mówią o tym, na przykład legendy chińskie, gdzie człowiek zmienia się w lisa, a następnie, gdy jest już dojrzały i zdobył odpowiednią mądrość, przemienia się w czarodzieja, maga, czarnoksiężnika albo w nimfę. Taką niezwykle piękną kobietę, która sprowadza na manowce wszystkich mężczyzn, którzy w jakiś sposób zakochali się w niej. I tutaj macie również wskazówkę na tą kobiecość, ponieważ wbrew pozorom lis jest bardzo podobny do psa, ale również do kota i jest symbolem kobiecości, ale tej kobiecości, tej siły, tej niezwykłej siły kobiety, bogini, która potrafi dawać życie, ale potrafi również zniszczyć. Ponieważ lis żyje na granicy lasu z łąką czy z polem, to był on na przykład w Persji uważany za strażnika, który przeprowadza duszę zmarłych na tą tak zwaną drugą stronę, czyli mieszkający na granicy i potrafiący wędrować pomiędzy światami. I dlatego, jeżeli Twoim zwierzem mocy jest lis, to jest to również taki moment, w którym można nawiązać kontakt z innymi królestwami, z innymi wymiarami, na przykład z królestwem elfów. Jest to o wiele, wiele łatwiejsze niż bez lisa jako przewodnika. Ale zwróćmy uwagę na to, że lis zawsze był tym symbolem chytrości, mądrości. On potrafił być mądrzejszy niż inni. On potrafił coś wykorzystać, na przykład bajka Krasickiego, Lis i Kruk, czy Kruk i Lis, gdzie również to bardzo pięknie jest przedstawione. Ponieważ jeżeli naszym przewodnikiem jest lis, to daje on nam taką niesamowitą mądrość, niesamowitą inteligencję. I jeżeli Twoim zwierzęciem mocy od urodzenia jest lis, to również cechuje Cię bardzo wysoka inteligencja. Również osoby, które potrafią śmiać się ze wszystkiego, nawet ze swoich własnych błędów czy potyczek. Również osoby, które cieszą się, gdy ktoś, kto kopał pod nami dołki, sam w nie wpada.
odczuwamy takie zadowolenie, to również jest cecha lisa. Bardzo wiele kultur, tych tradycyjnych, dzisiejszych, które są wychowane w tej dziwnej, w cudzysłowie, religii, dalekiej od natury, potępiało lisy. Na lisy polowano. Lisy nawet do dzisiaj trzyma się w klatkach i hoduje się je na futra, co jest niesamowitym barbarzyństwem, ponieważ wpojono nam to, że lis robi szkody, że lis kradnie, że lis jest mądrzejszy od rolnika, od myśliwego i że kradnie kury z kurnika. Moi drodzy, mnie się to po prostu nie mieści w głowie, bo jeżeli my mamy porządnie zbudowany domek dla kur i jest on zamykany na noc, to nie ma szans, żeby tam wszedł jakiś lis. Po drugie, na kury polują przede wszystkim lisy chore, lisy starsze, które nie są w stanie już zdobyć innej zdobyczy. A że my ludzie wymyśliliśmy sobie, że to my jesteśmy najważniejsi, to prześladujemy wszystko, co nie pasuje do naszego sztucznego schematu, sztucznego życia. Ale to nie jest tematem tego filmu, jedynie chciałam to podkreślić, abyście zwrócili uwagę na to, jak naprawdę żyją lisy, jakimi cudownymi stworzeniami one są, jaką niesamowitą energię odczuwamy, obserwując je lub czując tą energię w nas. Ale czego nas przede wszystkim może nauczyć lis? To jest mądrości, a także kamuflażu, także maskowania się, udawania, by zrealizować jakiś cel, czyli w znaczeniu pozytywnym, byśmy to dobrze rozumieli, nie w tym negatywnym, tylko w tym pozytywnym. Jak wykorzystać tą siłę lisa? Przede wszystkim uczy on nas tego, że jeżeli chcemy coś w życiu osiągnąć, to nie należy peplać na prawo i lewo wszystkim naszym znajomym, co planujemy, ponieważ albo to oni ukradną nasz pomysł, albo wyśmieją nas i podetną nam skrzydła. Czyli lis uczy nas tego, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem. I uczy nas tego, aby maskować się i kamuflować, by na przykład, będąc na jakimś przyjęciu, usłyszeć to, co nie było przeznaczone dla naszych uszu, by tak wykorzystać siłę lisa, by dowiedzieć się, kto naprawdę dobrze nam życzy, a kto źle, czyli dowiedzieć się rzeczy, które ktoś mówi za naszymi plecami. Jak gdyby wyostrzyć nasz węch, wyczuć coś, wywęszyć, podobnie jak u wilka, czyli wywęszyć niebezpieczeństwo, albo również wywęszyć jakąś osobę i zwrócić uwagę na to, czy coś nam gdzieś śmierdzi w tym znaczeniu przenośnym, czyli coś jest nie tak, coś jest kłamstwem, coś jest nieprawdą. I teraz jak można korzystać z tego zwierzęcia mocy, z jego przewodnictwa? No przede wszystkim jak zawsze oglądamy, jak się zachowuje i naśladujemy je. Można to zrobić w ten sposób, że idziemy na przyjęcie, siadamy w fotelu. Pamiętajcie, lisy nie lubią wolnych przestrzeni, one zawsze starają się być w takim częściowym ukryciu. Siadamy w fotelu i wyobrażamy sobie, że zlewamy się z tym wzorkiem fotela, czyli stajemy się jednością z tym fotelem i że nas nie widać. I sukces osiągniesz wtedy, gdy ktoś naprawdę cię nie zauważy, nie będzie w stanie powiedzieć, że byłaś, czy byłeś na tym przyjęciu lub kiedy się pojawiłeś, czy wróciłeś do domu. A może się zdarzyć coś takiego, że ktoś będzie próbował usiąść na tym fotelu, bo naprawdę nas nie zauważy. I wtedy możecie zrobić taki, odkreślić sobie w waszym dzienniku magicznym i powiedzieć: tak, udało mi się w 100% odczuć energię lisa. Czyli pełny kamuflaż, że ktoś naprawdę mnie zupełnie nie zauważył. Tak samo możecie to ćwiczyć na ulicy, na przykład stoicie obok jakiejś wystawy, czy stoicie obok jakiegoś muru, zlewacie się z tym murem, stajecie się jednością z nim i obserwujecie ludzi. Jeżeli ludzie będą przechodzić obok was i nie będą was widzieć, to znaczy, że wam się udało.
I to jest takie moje małe ćwiczenie, taka inspiracja, abyście spróbowali, jak tą energię wykorzystać. Jeżeli to Wam się uda, to zrozumiecie, jakie takie prawdziwe przesłanie chce Wam przekazać lis. Jak wykorzystać tą wiedzę kamuflażu i ukrycia się, aby osiągnąć wszystkie Wasze cele. Ponieważ lis jest również symbolem czarownicy, maga, jest symbolem magii. Ponieważ on pomoże Wam osiągnąć dokładnie wszystko, co chcecie. Trzeba tylko poznać te jego przesłania, poznać tą energię, odczuć tą energię w sobie. Czego również może nas uczyć? No przede wszystkim musicie obserwować lisy. I zauważycie, że mają one niesamowity węch, ale również niesamowity wzrok. One potrafią wszystko zobaczyć i nawet to, co jest ukryte dla oczu. Potrafią również wszystko wyczuć, usłyszeć. I to jest również symbol jasnosłyszenia. Usłyszeć coś, czego normalnie nie bylibyście w stanie usłyszeć. Zobaczyć coś, czego normalnie nie bylibyście w stanie zobaczyć. Również z takiej obserwacji nauczycie się, że lisy bardzo dużo chodzą takim szybkim tempem. One również bardzo często jedzą, kilka razy dziennie. I to jest również takie przesłanie, że gdy to zwierzę mocy się pojawia, aby częściej, ale mniej jeść, wówczas będziecie mieć więcej energii i stałej energii w ciągu dnia. Co jest jeszcze ważne, to jest to, że fazą takiej największej siły lisa jest granica pomiędzy dniem i nocą, czyli wczesny poranek i zachód słońca. Wówczas będziecie czuć, pracując z tym zwierzęciem mocy, że macie najwięcej energii, aby coś osiągnąć. I zwróćcie uwagę jeszcze raz na magię, na przykład na tą zmianę wyglądu czy niewidzialność. Tutaj warto wrócić do Merlina, czarnoksiężniczka Merlina, który zmieniał swoją postać i raz był drwalem, a raz był pasterzem, to również jest wielkie i głębokie przesłanie tego stworzenia. Także magia kobiecości i długotrwałe związki, a również to, że lisy zawsze wracają do swojego domu, do swojego miejsca, w którym mieszkają, w którym wychowują młode, i również osoby z tym zwierzęciem mocy bardzo cenią sobie swój własny dom. Tak jak mówi to przysłowie, że mój dom moją twierdzą. Lis jest również niesamowitym nauczycielem, aby wywęszyć osoby, które źle nam życzą. Osoby zawistne, które nas nienawidzą, które kopią pod nami dołki. I przy pomocy jego energii, jego mądrości potraficie nie tylko wycofać się z tej linii strzału, gdzie ktoś was obserwuje, aby was zaatakować, ale również potraficie przy pomocy magii odwrócić tą wysłaną energię, że ktoś, kto kopał pod wami dołki, sam w nie wpada. Lisy uczą nas również cierpliwości, czyli wyczekania tego odpowiedniego momentu, i dopiero gdy jesteśmy pewni, wówczas dopiero należy uderzyć, aby dany cel osiągnąć. Następnie polowania przez czarowanie, czyli osiągania swojego własnego celu, tak, aby nikt tego nie zauważył, tak jak ofiara lisa. Ona obserwuje lisa, który niby się bawi, niby skacze, niby tak. I w tym momencie, gdy jest całkowicie nim oczarowana, nagle lis ją atakuje i w ten sposób osiąga swój cel. Osoby, które pracują z lisem, gdy to zwierzę mocy pojawia się w waszym życiu, również powinny zwrócić uwagę na włosy, czyli tą sierść, włosy jako anteny energetyczne, a także ogon, w tym sensie również symbolicznym, czyli gdy jest nam źle, gdy jest nam zimno, uczuciowo czy emocjonalnie, wtulamy się w nasz własny ogon, czyli w nasze wnętrze, i wówczas odczuwamy to ciepło i to takie odczucie bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkanie magiczne. Wasza Maria Bukarti.